Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znów będzie królować polska ekstraklasa. Specjalnie dla Was będę opowiadał o roszadach trenerskich w polskiej ekstraklasie. W ostatnim czasie mamy do czynienia z pewnego rodzaju kazusem, czyli z tym, że prezesi polskich klubów decydują się na takie powrotne zmiany. Pewnego rodzaju takim pionierem w zeszłym sezonie był pan Mioduski. Pamiętacie, gdy Legia Warszawa przegrywała regularnie i ta misja ratowania Legii trenerowi Gołębieskiemu się nie udała. Aleksander Wukowicz, który był na kontrakcie, powrócił do Legii, uratował Legię Warszawa przed spadkiem i wyobraźcie sobie, moi drodzy, obecni właśnie prezesi innych klubów jakby skorzystali z tego kazusa. I w tym sezonie właśnie mamy taki trend, że trenerzy, którzy są na kontrakcie, powracają do klubów. Niedawno przecież Górnik Zabrze ponownie jakby zatrudnił Jana Urbana. Zatrudnił Jan Urban, moi drodzy, powrócił do trenowania Górnika Zabrze, bo wtedy, kiedy był zwolniony, cały czas był na kontrakcie i zastąpił trenera Gala, moi drodzy. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Teraz w ostatnim czasie Jacek Magiera zastąpił trenera Dziurdziewicza. To jest także ciekawe rozwiązanie, bo trener Magiera zdobywał mistrzowskie tytuły. Pamiętacie, jak Śląsk Wrocław pod jego batutą potrafił zachwycać w europejskich pucharach. Ciekaw jestem, czy właśnie trener Magiera utrzyma Śląsk Wrocław i czy Jan Urban wykona zadanie, które zostało mu powierzone, uratuje w Zabrzu Ekstraklasę. W najbliższym czasie oba zespoły w niedzielę spotkają się. Będzie to ciekawy pojedynek, bo zarówno Jan Urban, jak i Jacek Magiera, ci trenerzy, zdobywali mistrzowskie tytuły z Legią Warszawa, gdy trenowali ten stołeczny klub, grali w europejskich pucharach, a teraz przyjdzie między nimi do ciekawego pojedynku, bo oba ich zespoły grają o życie. Aleksander Wukowicz w zeszłym sezonie, gdy uratował ekstraklasę Legii Warszawa, to dostał ofertę z Piasta Gliwice i właśnie w Gliwicach potwierdził, że nie jest tylko legijnym trenerem, że radzi sobie także w innych miejscach. Dla mnie Piast Gliwice jest obecnie rewelacją. Pamiętacie, że ta drużyna na początku znajdowała się w dolnej części tabeli. Była zagrożona spadkiem z ekstraklasy. Pamiętam, jak pod koniec roku dziennikarze zastanawiali się, czy Wuko sobie poradzi, czy Piast Gliwice, czy drużyna, która grała w europejskich pucharach, czasem nie wyląduje w drugiej lidze. A Wuko przejął tą drużynę, Piast Gliwice, przepracował dobrze, bym powiedział, ten okres przygotowawczy. Od początku Wam mówiłem, że taka drużyna, gdzie gra Wilczek, plus do tego jeszcze Czerwiński, Placht i wielu, wielu innych fenomenalnych zawodników, Mosur, ten zespół nie jest na spadek. No i właśnie drużyna Wukowicza znalazła się w górnych rejonach tabeli. I Wuko potwierdził, że jest w stanie tą drużynę wyciągnąć. I właśnie prezesi Śląska Wrocław, Górnika Zabrze, nie tylko z uwagi, bym powiedział, takiego aspektu ekonomicznego, bo w dzisiejszych czasach, gdy inflacja szaleje, to prezesi klubów uznali, że po prostu, gdy dany trener zostaje zwolniony, trzeba coś zmienić, trzeba spróbować tak zwanego efektu nowej miotły, bo może zespół zacznie wygrywać po zmianie. Ale z drugiej strony, kontrakty trenerskie, wiadomo, to dużo kosztuje. W związku z tym, po co zatrudniać trzeciego trenera i mu płacić? To można jakby powrócić do poprzedniego wariantu. Ale tutaj, moi drodzy, pojawia się następujące pytanie. Dany trener, Jan Urban czy Jacek Magiera, w pewnym momencie przez prezesów byli zwalniani z uwagi na gorszą dyspozycję klubu. Prezesi tych klubów myśleli w tamtym momencie, że jakaś koncepcja się wyczerpała, zwalniamy teraz tych trenerów.
A teraz po tym czasie jakby zmienili zdanie, uznali, nie, wtedy się pomyliliśmy, wracamy do tego rozwiązania. Jeżeli chodzi o Górnik Zabrze, pamiętacie, że ja byłem przeciwnikiem, byłem w ogóle zdziwiony, kiedy Jan Urban został zwolniony, no bo pamiętacie, poprzedni sezon, Górnik Zabrze, wtedy kiedy właśnie Podolski wracał, zachwycał nas klub z Zabrza, no bo grał ofensywnie, zdobywał gole. Górnik Zabrze w pewnym momencie jakby miał szansę na grę w europejskich pucharach. Jan Urban był, zanim Michniewicz został wybrany tym selekcjonerem, rozpatrywany jako potencjalny trener polskiej reprezentacji. I nagle skończył się sezon, wiadomo, ta walka różnych frakcji o jakby rządzenie w Zabrzu, to wszystko spowodowało, że Jan Urban stracił pracę, pojawił się nowy trener, no i gdy Górnikowi Zabrze jakby zajrzało w oczy widmo spadku, nagle trener Gallu został zwolniony, pojawił się Jan Urban, który no ma trudną misję do wykonania, no bo ta drużyna strasznie się zmieniła. I następnie, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, tutaj mieliśmy taką sytuację, że Śląsk Wrocław pod batutą Jacka Magiery zachwycał nas, wygrywał, także mogła się podobać gra śląskiego klubu w europejskich pucharach, ale potem Jacek Magiera został zwolniony, no bo drużyna znajdowała się tuż nad strefą spadkową. Pojawił się trener Dziurdziewicz, który zachwycał, prowadząc na zapleczu Ekstraklasy klub. Niewiele brakowało, aby prawie awansował po barażach do Ekstraklasy, ale te właśnie baraże przegrał. Pojawił się jako taki młody, utalentowany trener, który kiedyś prowadził Lech Poznań. No i w ostatnim czasie, wiadomo, ta dyspozycja Śląska nie zachwycała. No, śląski klub przegrywał z Kaliszem, odpadał z Pucharu Polski. Tutaj także zajrzało widmo spadku, więc włodarze śląskiego klubu uznali, że we Wrocławiu powrócimy do wariantu tego, że trener, który jest na kontrakcie, powróci i będzie ratował właśnie wrocławski klub. Po tym, jak Wukowicz uratował Legię, to wydaje się, że Jan Urban i Jacek Magiera mogą sprostać temu zadaniu, bo przede wszystkim są to trenerzy, którzy są utytułowani, są fachowcami. Zdobywali mistrzowskie tytuły, prowadzili zespoły w europejskich pucharach. Jan Urban w zeszłym sezonie pokazał, że z Górnika Zabrze może stworzyć fajnie grającą drużynę. Jacek Magiera w Śląsku Wrocław tak pokazał wielokrotnie, że jest bardzo dobrym trenerem. Większość tych piłkarzy zna, więc wydaje się, że tacy trenerzy, którzy byli w tym klubie i w pewnym sensie jakby szybciej niż taki trener, bym powiedział, no z zewnątrz, który jakby nie zna tej szatni, mogą szybko odmienić losy tych drużyn. To są takie plusy tych, bym powiedział, takich powrotnych zmian, tego powrotnego trendu. Ale powiedzmy sobie szczerze, taka sytuacja, jaka była z Aleksandrem Wukowiczem, nie zawsze będzie się sprawdzać. Jednak ja wolałbym, żeby prezesi polskich klubów niepochopnie danych trenerów nie zwalniali, żeby kolejne jakby zmiany szkoleniowców przemyśleli, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Zwolniliśmy tego trenera i po pół roku, za 6 miesięcy znów robimy taką zmianę, no bo nie mamy funduszy, już mamy dwóch trenerów na kontrakcie, to niech ten stary wróci, może po tej przerwie zmądrzał i będzie lepiej trenował. No nie, to tak nie powinno wyglądać. A to, że trenerzy Jan Urban, Jacek Magiera powracają na tą ławkę trenerską, no to wcale się nie dziwię, bo oni są cały czas na kontrakcie. Gdyby się na przykład nie zgodzili, no to wtedy klub mógłby ten kontrakt jakby właśnie znaczy byłby to pretekst do rozwiązania tego kontraktu, no bo z uwagi na to, no bo jak Jan Urban czy Jacek Magiera by się nie zgodzili, no to by jakby nie stawili się w swoim miejscu pracy. Więc ci trenerzy, mimo tego, że mają, bym powiedział, no te nazwiska, no już mają tą swoją renomę
przez wiele lat jakby budowali tą swoją kartę trenerską, przychodzą, chcą się podjąć tego wyzwania, uratować właśnie te drużyny, a potem spróbować jakby tego swojego i spróbować innego wyzwania w innym klubie. Tylko jestem ciekaw, co wy ogólnie myślicie o takich powrotnych zmianach. Aleksander Vukovic, wtedy kiedy wracał do Legii, on miał jeszcze, bym powiedział, taką dodatkową motywację, no bo wtedy, kiedy go Czesław Michniewicz zastąpił, Vuko, wtedy jakby czuł się nie do końca dobrze potraktowany, że miał takie wrażenie, odczucie, że jego misja została przerwana. Wrócił do Legii jako, tak bym powiedział, taki trener legionista, zawodnik, trener z legijnym DNA. Zresztą mówił to później po zakończeniu sezonu. Gdyby Legia wtedy spadła, on by zakończył karierę trenerską, to by znaczyło, że nie nadaje się do tego, do takiego, bym powiedział, fachu. Vuko uratował Legię, zbudował jakby tą, ponownie tą swoją pozycję na rynku, trafił do Piasta i po Fornaliku jakby odbudował tą drużynę, dał nowy bodziec, pisze nową historię. No i gdyby nie dyspozycja dobra Warty, Pogoni, no to niewykluczone, że gdyby Piast Gliwice jesienią grałby zdecydowanie lepiej, miałby trochę więcej tych punktów, to niewykluczone, że nawet Gliwiczanie mieliby szansę na grę w europejskich pucharach. Jestem ciekaw waszej opinii, co o tym myślicie. Czy takie powroty, czy taki trend, że trenerzy jak Jan Urban, Jacek Magiera, którzy są na kontrakcie, byli zwolnieni, później za jakiś czas wracają. Czy podoba wam się taka, bym powiedział, sytuacja? Kiedyś też, kilka lat temu, taki trener GKS-u Bełchatów, później Górnika Łęczna, Kieresz, on często wracał, to był dyrektorem sportowym, później jakby wracał na ławkę trenerską kilkakrotnie. No, czasem jakby prezesi podejmują takie decyzje pewnego rodzaju ratowania klubów, ale ja mam nadzieję, że to nie tylko jakby te aspekty ekonomiczne zadecydowało o tym, że Jacek Magiera i do tego jeszcze Jan Urban wracają do trenowania, tylko po prostu jakby ci prezesi, no, uznali, że ci trenerzy cały czas dają pewnego rodzaju jakość. Ja powiem wam szczerze, że taki trend takich powrotów nie podoba mi się. W tym sensie, że prezesi powinni jakby te decyzje o zwalnianiu trenerów przemyśleć to wszystko ogólnie. W polskiej ekstraklasie, w polskiej lidze tych trenerów za szybko zwalniają. Idealnie by było, gdyby polscy trenerzy w polskich klubach pracowali po 7 lat jak Marek Papszun, albo no przynajmniej te 3 lata, a nie no Jan Urban zwolniony, Jan Urban później wraca, czy tak jak była sytuacja z Magierą, Magiera zwolniony, Dziurdziewiczowi się nie powiodło, no to tutaj zaraz ekstraklasa się kończy, zostało 6 spotkań, jak ratować ten zespół, no tam był gdzieś tam na horyzoncie Tarasiewicz, no jest Jacek Magiera na kontrakcie, niech Magiera wróci, uratuje tą drużynę, a wiadomo, że trener Magiera jest utalentowany, bardzo mądrym szkoleniowcem i wydaje się, że uda się właśnie temu byłemu trenerowi Legii uratować Śląsk Wrocław. Mam także nadzieję, że Jan Urban uratuje tą drużynę. Ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na tą sytuację, jeżeli chodzi o strefę spadkową, to już się wydaje, że Miedź, Lechia, te drużyny są stracone. I ciekaw jestem, kto się utrzyma. No bo zobaczcie, gdy spojrzycie na tą tabelę, no właśnie Śląsk Wrocław, Magiery, Górnik Zabrze Jana Urbana i także Zagłębie Lublin trenera Waldemara Fornalika, to te drużyny są zagrożone i niewykluczone, że któryś z tych właśnie utytułowanych trenerów, że trenerzy, którzy zdobywali mistrzowskie tytuły, którzy no, wygrywali kiedyś te najważniejsze trofea w polskiej piłce, niewykluczone, że któryś właśnie z tych szkoleniowców może w swoim CV trenerskim zapisać spadek z którymś utytułowanym klubem. Pewnie część kibiców z pierwszej ligi cieszy się, że tak wielkie kluby jak Lechia Gdańsk,
być może Górnik Zabrze, Śląsk, Wrocław spadną właśnie do tej pierwszej ligi, bo no pewnie Polsat się cieszy, bo biorąc pod uwagę, że ta stacja ma właśnie te rozgrywki pierwszoligowe, tak wielkie firmy będą właśnie ten produkt napędzać. Ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, Śląsk Wrocław czy Górnik Zabrze, gdyby na początku tego sezonu, na początku sezonu polskiej ekstraklasy nie podjęły błędnej decyzji o zmianie trenera, to byśmy nie mieli teraz tych takich powrotnych zmian. Pamiętacie, gdy Waldemar Fornali, będąc szkoleniowcem Piasta Gliwice, miał taką serię, że przegrywał, Piast Gliwice był w dolnych rejonach tabeli. Waldemar Fornalik w pewnym momencie potrafił tą drużynę wydźwignąć. I powiedzmy sobie szczerze, wtedy, kiedy Jacek Magiera kiedyś był właśnie zwalniany z Śląska Wrocław, kiedy był no, 2 punkty tuż nad strefą spadkową, to jest utalentowany szkolenie, więc warto temu trenerowi było wtedy dłużej dać popracować, a nie do niego teraz w takim trudnym momencie wracać. Podobna sytuacja z Janem Urbanem. Nagrywałem tu na tym kanale odcinek, gdzie byłem zbulwersowany, że Jan Urban po fenomenalnym sezonie został zwolniony. I co? Pojawił się nowy trener, trochę drużyna się zmieniła i zespół, który w zeszłym sezonie bił się był bliski gry w europejskich pucharach, grał taką ofensywną piłkę, w tym sezonie jest zagrożony spadkiem. I Jan Urban pojawił się i będzie próbował tą drużynę ratować. Tylko może tak się zdarzyć, że ci szkoleniowcy nie uratują tych drużyn. No to właśnie jest, bym powiedział, pewnego rodzaju no, taka choroba polskiej piłki, że ci trenerzy w polskich klubach są za często zwalniani. Wiadomo, ta karuzela jest ciekawa. Cały czas jakby no, pojawiają się nowe nazwiska, zagraniczni trenerzy, ci polscy szkoleniowcy wypadają z tej karuzeli, ale nigdy ta nasza polska piłka nie będzie stała na wysokim poziomie, jeśli prezesi będą tak pochopnie zwalniać tych trenerów. Co myślicie ogólnie o tym nowym trendzie w ostatnim czasie w polskiej ekstraklasie? O tym, że trenerzy, którzy są na kontrakcie, powracają do klubu. Można tak powiedzieć, że w pewnym sensie prezesi tych klubów, decydując się na taki powrót trenera, który jest na kontrakcie, można powiedzieć, że jakby trochę przyznają się do błędu tego wcześniejszego, no bo w pewnym momencie uznali, ten trener już jakby nie powinien prowadzić tego zespołu, wyczerpała się pewna koncepcja, zwalniamy, potrzebujemy nowej zmiany. Przychodzi nowy trener, no te wyniki nie są zadowalające, no tak, no to w związku z tym nie są zadowalające, jest końcówka rundy, jak tu uratować tą drużynę. No to mamy trenera na kontrakcie, no to wracamy, niech Magiera wróci, niech Jan Urban wróci. Po co mamy angażować trzeciego trenera, ekonomia uratuje tą naszą drużynę. Dobra, przyznajemy się do tego błędu, wtedy popełniliśmy błąd. No moi drodzy, no to jest dobre takie tłumaczenie, ale powiem Wam szczerze, to nie powinno tak wyglądać. Jestem takiego właśnie zdania, że ten kazus Aleksandra Vukovicia w pewnym sensie czasem może okazać się dobrą decyzją, ale nie powinno to być jakby taką czymś regularnym w polskiej ekstraklasie. No jednak prezesi powinni, jeśli decydują się na zwolnienie danego trenera, to jednak biorąc pod uwagę te 2 przypadki, no powinni to 2 czy 3 razy przemyśleć. Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie i który według Was z tych utytułowanych szkoleniowców, których tu wymieniłem, Fornalik, Urban, Magiera, który z tych trenerów Waszym zdaniem opuści Ekstraklasę? Czy to będzie Śląsk Wrocław, czy to będzie Zagłębie Lublin, czy może właśnie Górnik Zabrze. No ja chciałbym, żeby te 3 wielkie ekipy zostały w polskiej ekstraklasie, ale no niestety może się tak zdarzyć, że jednak któryś z tych zespołów spadnie. Moi drodzy, czekam na Wasze komentarze. Co myślicie o tym temacie?
Jeśli podobał Wam się materiał, pamiętajcie o łapkach do góry. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Tym, którzy nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, u mnie na kanale w najbliższym czasie będzie królować polska ekstraklasa, polska reprezentacja, koszykówka. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!